Dzień dobry, witam na dzisiejszych zajęciach zeróweczkę. Będziemy uczyć się malować ciekawie dmuchawce. Co nam do tego będzie potrzebne? Rolka z papieru toaletowego, pocięta w taki sposób, patyczki po uszach, pędzelek, jakaś miseczka, talerzyk, spodek, biała farbka i farba zielona. Kolorowa kartka na tło oraz nożyczki. I od czego zaczynamy? Nacinamy sobie rolkę w paseczki. Dookoła, nie za grube, nie za cienkie. Rozginamy na boki te nasze paseczki. I to będzie nasz pędzelek. Teraz wylewamy białej farbki na talerzyk. Maczamy nasz papierowy pędzelek w tej farbce. Masz. I sobie, zobaczcie, odbijamy, dotykając, kręcąc w kółeczko. Chyba za mało farbki. No za mało masz farbki, pomogę ci zabrać farbki, może moim. Masz. I zobaczcie. No i w drugim miejscu. I tutaj jeszcze drugiego zrób. Już wychodzi nam mniej więcej dmuchawiec. Nie ma farby. Zrobimy sobie ze dwa dmuchawce. Potem bierzemy patyczek. Proszę. Maczamy w farbie. Jeszcze gdzieniegdzie po brzegach naokoło robimy kropeczki. Tutaj? Naokoło naszych dmuchawców. Takimi w miarę dużymi przerwami. Mogę dać sobie kartkę? Żeby był taki rozstrzępiony. W środku dmuchawca malujemy kuleczkę. No w środku sobie namaluj kuleczkę. I robimy nóżkę. Zobaczcie, już mam ładne dwa dmuchawce. Obok widzicie, jak moja córeczka sobie maluje. Ten sam temat. I teraz, jak ktoś... Oj, brązowy. Jak ktoś chce, może dorobić listki. Może przyciemnić sobie na zielono tą łodyżkę. Chcesz? Ja mam. Ja już mam skończoną pracę. Widzicie? Ładne dmuchawce na łące. Malujemy je z tej okazji, ponieważ w chwili obecnej na dworze jest pełno dmuchawców, jest pora na dmuchawce. Dlatego Wy też w taki prosty sposób namalujcie sobie dmuchawce. Przypominam, rolka papieru porozcinana, maczamy w farbie i odmiatamy, obracając.
I zobaczcie, jak ładnie nam wychodzi praca. Dziękuję bardzo i zachęcam do przesyłania mi zdjęć.